Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blue Star 26, jest Sejmot, a dzisiaj gramy tylko i wyłącznie czwartymi ścieżkami. Nie możemy grać standardowymi małpkami, gramy tylko i wyłącznie tymi dodatkowymi. Zobaczymy, jak daleko nimi dotrzemy, jak to będzie wyglądało na tej aktualizacji, bo tak wyszła nowa aktualizacja, która zbiera w ogóle wszystkie jednostki, które są od, uwaga, od Zuko X. Tak się nazywa oczywiście twórca tych modyfikacji, jednej dużej modyfikacji, link oczywiście będziecie mieli w opisie, jeśli nie zapomnę, jak zapomnę, to przypomnijcie mi oczywiście w komentarzu i dam wam link wtedy bezpośrednio do tego dużego pakietu modów. No i dobra, zacznijmy sobie od boomeranga, zobaczymy jak nam pójdzie. Boomerang oczywiście czwartościeżkowy, tylko i wyłącznie nim, odnośnie ścieżki z plazmą. Bardzo mocna ścieżka, zobaczymy jak daleko dotrzemy. I oczywiście, skoro gramy tylko i wyłącznie jednostkami czwartotierowymi, a czy czwartościeżkowymi, to nie mogę budować ani alchemika, ani wioski, ani farmy, ani bohatera, nic z tego nie mogę budować, więc nie wiem, czy poradzę sobie z kamopancerzem, ale dobra, myślę, że będzie w porządku. Z tego, co się patrzyłem, to ninja małpka jest w stanie bić kamopancerz, więc ona będzie musiała mnie tutaj bardzo, bardzo ratować, żeby cokolwiek mógł tutaj wręcz zrobić. Dobra, pierwsze co, mega boomerang, który naprawdę jest bardzo mocny, bardzo silny. Chyba nie bije leadów z tego, co kojarzę, więc taki leciutki problem. I chyba na żadnym z tych upgrade'ów tych leadów on nie klepie, chyba że dopiero ten będzie bił każdy rodzaj, a może jednak bije, tylko że o tym nie wiem, na przykład ten odnośnie plazmy, zobaczymy. To jest jakby boomerang z nawiązaniem do super małpki górna ścieżka, czyli jej oczu z laserami, więc spoko. Z tego co wiemy, co będzie biło, na pewno to powinien ninja mobka powinna bić oczywiście każdy rodzaj, czyli jeśli podstawimy ninja mobkę, to w tym momencie ona powinna być w stanie bić kamuflaż, chyba że nie, i dopiero wtedy z tym upgrade'em I see, i wtedy po prostu będzie w stanie ona faktycznie wszystko klepać. W tym miejscu będzie ona w stanie bić lidy, bo to są jakby takie ostre pociski, jest tutaj napisane wręcz, że jest w stanie bić tylko na lidy, oraz ten, że będzie, nie, to chyba chodzi, że będzie widziała przez ściany? Capability of normal man. Nie, albo zyska właściwości normalnej małpki. Więc chyba dopiero w tym momencie ona będzie w stanie bić lidy. Chyba. Rany boskie, szczerze powiedziawszy, no nie jestem tego do końca pewny. Przekonany też do tego za bardzo nie jestem. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Czwarta ścieżka druida. Warto sobie ją szczelić. Druid może sam w sobie nie zadaje jakoś większego, wielkiego damage'a, ale tu chodzi głównie o to, że on będzie nas później troszeczkę leczył. Zawsze leczenie jest spoko. Więc sobie damy tutaj na pewno go odnośnie tego jednego upgrade'u. Nie wiem, czy on może przybija ponad setkę. Tak, przybija ponad setkę, więc spoko. Wiecie, zawsze fajna asekuracja odnośnie życia. Warto sobie ją zrobić. Ty jesteś też, nie, to jest Life Farm. To jest nawiązanie do robot Monkey, bo on sam w sobie nie bije, tylko i wyłącznie za życie. W ogóle, no może wrócimy jeszcze raz do gierki zagrać sobie z jednostkami z Plants vs. Zombie. I zobaczymy jak to nam pójdzie, zobaczymy, może tak faktycznie sobie tutaj zrobimy. I tu mamy jeszcze te dwie ścieżki, czyli Gluganera i Dart Małpki. Nie, Dart Małpkę już mam. Czy nie? Nie mam Dart Małpki. Dart Małpka będzie na pewno w stanie bić lidy, bo tu będą wybuchy. Więc to na pewno będzie biło lidy. Postawimy ją w tym miejscu, chyba nie. Boomerang bije lidy. Okej, okay, Boomerang bije lidy, to zdecydowanie chyba to on to klepał, chociaż no, trudno powiedzieć, tak na pierwszy rzut oka. Dobra, postawmy sobie tego, dam jeszcze większe eksplozje, no i zobaczymy, jestem mega ciekaw, czy to przejdę. Największą naszą zmorą będzie oczywiście kamuflaż, bo kamuflaż bije tylko i wyłącznie no, nasza ninja małpka, no ale mam nadzieję, że sobie z tym jakoś oczywiście poradzę. Boostujemy, te mieczyki są cudowne. Ninja mapka mi się bardzo podoba odnośnie tych mieczyków, one są po prostu przecudowne, bardzo fajnie one wyglądają, bardzo fajnie atakują. I to jest nawiązanie teraz do Saudy, tak, to jest efekt od Saudy dodany, więc też spoko, że jest tutaj jakby rozwiązany. Zobaczcie, też mamy kogo? 8-bit Monkey! 8-bit Monkey też jest w tej modyfikacji. Bardzo fajna jednostka oczywiście. Dobra, w tym momencie dostawmy sobie jeszcze Gluganerka i będziemy już mieli cały komplet chyba jednostek, które mają tą dodatkową ścieżkę. Chyba więcej ich nie ma. Chyba, że ty jeszcze. Tak, jeszcze ty jesteś. On jest w ogóle strasznie mocny.
Postawimy go w tym miejscu, zlokujemy go tutaj. Zlokujemy go, powiedziałem, o co chodzi. Okej, zlokowany, super. Odpychanie, spoko. Dajmy go tutaj, dajmy mu plazmę. No i myślę, że to będzie jak najbardziej już taki naprawdę porządny damage. Tu mamy większy speed, większy pierce. No i oczywiście ogień, czyli podpalenie. Czyli wreszcie jakikolwiek damage, bo przynajmniej damage'a żadnego nie było. Eksplozja. Czyli dodatkowa jeszcze jedna eksplozja. Tu dostajemy helikopter. Helikoptera na razie nie będziemy robić. Jeszcze czekaj, on dawał widzenie kamo, ale czy wszystkim? In range? Nie, chyba tylko i wyłącznie tej Darth Maups, tak mi się wydaje. Chyba tylko i wyłącznie tej Darth Maups dawał widzenie kamo. Więc tak mi się wydaje, chyba tak było. No nic, nie jest tego do końca pewny. Dajmy plazmę. Podwójne rączki, to już też w ogóle wtedy jest, no, jednostka strasznie, strasznie silna. Więc sobie to dorzućmy. No i w tym momencie zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co w tym momencie się tutaj wręcz wyprawia. Nic nie jest w stanie się przedostać. Nic przez taką obronę takich jednostek nie jest w stanie całkowicie nam przejść. No to co, zbieramy dalej pieniądze. Teraz pytanie, na co? Bo wszystko jest mega drogie. Powiedzmy tutaj. No to już jest coś. To już jest zdecydowanie coś. To jest porządny już damage. Porządna linia obrony. Nawet chyba sama jest w stanie się w miarę tutaj utrzymać, więc to jest naprawdę wow. Solara nie zbudujemy, zobaczcie w ogóle tą cenę, 97 tysięcy, a my nie możemy budować farm. Więc jest lekki problem oczywiście, jest lekki problem. Jedynie co, zastanawiam się odnośnie kamo, czy tutaj jednak coś nie podziałać jednak w tym temacie, ale myślę, że jak zbudujemy sobie tutaj ten helikopter, to zawsze będzie dodatkowa jednostka, która będzie widziała kamo i to sobie powinno wtedy jakkolwiek oczywiście poradzić. Dajmy speeda razy 10 na chwilkę. I zobaczymy, czy ona da widzenie kamo wszystkim, czy tylko i wyłącznie tej jednej jednostce. Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie jej, ale zobaczmy to. Czy mamy już Helkę pod Pursuit, nigdy nie dostał widzenia kamo i chyba... A czekajcie, on widzi w ogóle w tym zasięgu, dobra. To teraz chodzi o to, że on ma zasięg całej mapy. Czyli on w tym momencie ma zasięg całej mapy, więc naprawdę w tym momencie Darth Mopka może tutaj bardzo mocno zyskać. Kto według was w ogóle tutaj jest najsilniejszy? Z tych sześciu jednostek, kto według was jest top and top? Najsilniejszą jednostką z tych wszystkich? No ciekawe, kogo będziecie tutaj obstawiali? I kogo ja w ogóle mam tutaj zrobić jako kolejny tier? Naprawdę nie mam bladego pojęcia. On jest mocno, ale jego nie będziemy w ogóle boostowali. Tutaj Darth Mopka się wysuwa bardzo mocno na prowadzenie, ale... No kolejny upgrade'ik już kosztuje naprawdę dużo. I sobie na to oczywiście nie możemy pozwolić. Zostaje nam tylko i wyłącznie samuraj. Ten odnośnie... Flame Gunnera, on chyba nie był aż taki silny z tego co pamiętam. Więc albo zostaje nam boomerang, albo zostaje nam ninja małpka. W tym momencie ninja małpka ma zdecydowanie lepszy damage. Więc ja obstawię ninja małpkę i ją sobie zboostujemy. Jeśli wy uważacie, że to jednak powinienem boostować boomeranga, napiszcie mi to oczywiście w komentarzu i zobaczymy, może w ogóle wrócimy jeszcze do tego trybu z tymi jednostkami, będziemy sobie grali nimi troszeczkę częściej, zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało, na razie staramy się przejść do rundy maksymalnej, w ogóle czy to się coś zmieniło z tymi jednostkami? Są na pewno inaczej ułożone, chyba też kierowane są one. I co? Lock? Tutaj. No nie, no te są tak jakoś dziwnie zamontowane, no nie wiem. Jakoś tej modyfikacji nie potrafią oni zrobić, żeby one się jakoś obracały normalnie. Close, a dobra, to jest jako snajper, on robi jako snajper. I oni nie mają upgrade'ów, oni chyba wszyscy nie mają żadnych upgrade'ów. Szkoda troszeczkę, bo powinni mieć. Oni powinni mieć zdecydowanie jakiekolwiek upgrade'y, wtedy to mogłoby nam dawać jakąkolwiek w ogóle... No, sens, jakikolwiek sens w ogóle tworzenia tego. A tak, no to troszeczkę jest różnie z tym. Byłoby trzeba znaleźć taką mapę, żeby byli oni jakoś normalnie ustawieni, czyli właśnie w tym kierunku, żeby oni byli, żeby atakowali z prawa do lewa. Poszukam takiej mapy i wtedy na niej faktycznie można to sobie zagrać. Okej, kolejny upgrade naszego samuraja jest wykonany. Więc liczymy na to, że to będzie naprawdę bardzo wielki laser boostik i czas zaraz zbierze się z kolejnymi rundami. Mówię, tutaj mało kto bije kamo, widzicie? Mało kto bije kamo, w ogóle tylko oni chyba biją kamo. Oj, oj.
Aj, skopałem. Myślałem, że tyle życia, co mam, mi to wystarczy do przejścia, a niestety nie wystarczyło mi. I to jest problem, bo teraz muszę zbudować kolejną jednostkę, która w ogóle bije ich, bo to jest problem. Potrzebuję jednostki, które biją w ogóle ten rodzaj, a ja nie jestem w stanie w ogóle nic więcej zbudować, niżeli właśnie to, co widzicie. No bo nikt inny nie jest w stanie tego klepać. I to jest problem oczywiście. To jest oczywiście mega, mega problem. Zbudujmy tutaj taką malutką linię obrony, żeby jakkolwiek sobie radzić z tymi właśnie kamuflażami. No bo nie mam czym tego bić. Nie mam czym tego bić. A powiedziałem sam, że hej, gramy tylko i wyłącznie z tymi jednostkami. Nie mogę zbudować nic innego. Po prostu nie mogę. Bo jeśli bym zbudował w tym momencie albo wioskę, albo właśnie jakiegoś sabika tylko do usuwania kamo, byłoby to zdecydowanie nie fair. Więc gramy bez tego, nawet jeśli będę musiał się wykupić. No i jako, że gram na głównym koncie aktualnie, to jest lekki problem, no bo oczywiście nie mam na to funduszy, żeby się wykupywać w nieskończoność. Ale zobaczymy jeszcze. Może poradzimy sobie z tą rundą. Troszeczkę się boję, czy jestem w stanie pokonać DDT z tym zestawem. Oby tak. Spodziewałem się, że on da mu jeszcze widzenie kamo, a jednak on nie daje widzenia kamo, tylko widzenia mapy w tym miejscu, gdzie jest właśnie nasz helikopter. I to jest spory problem, bo ja się naprawdę spodziewałem, że on będzie widział kamo w tym miejscu, gdzie jest helikopter. A to tak niestety nie działa. I to jest problematyczne. To jest naprawdę mega problematyczne. W ogóle Music Monkey, ja nim grałem, on był bardzo fajny, był naprawdę mega śmieszny. Może do niego też wrócimy. Zobaczymy. Wiecie, te modyfikacje zostały odświeżone do najnowszej wersji. Może poprawiono błędy z nimi związane, bo część z tych jednostek miały mega wielkie lagi. I może to zostało wreszcie naprawione, więc może warto właśnie zagrać sobie tymi jednostkami jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy faktycznie błędy, które były, zostały zniwelowane w pełni. I to może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Więc zobaczymy, może do tego jeszcze wrócimy, żeby zagrać tymi jednostkami wszystkimi jeszcze raz. Ale zobaczymy. Na razie póki co. Czy ktoś z was usuwał kamo? Ha. Ty dawałeś kasę, prawda? Ty kasę dajesz. Ile dajesz kasy? Stóweczka. Stóweczka kas. Ojojku. Nie mówcie mi, że oni nie są w stanie ich bić. Oni nie są w stanie ich klepać. Ale siara. Ale siara, wam powiem. Ej, no tego się nie spodziewałem. Tego się serio nie spodziewałem, że ja ich nie będę mógł w ogóle bić. No jak to może być? No dobra, jako że ich nie mogę bić, a nie chcę używać modyfikacji, a nie chcę używać normalnych tych, to postawimy coś, czego nikt nie widzi oczywiście. W tym momencie są one widoczne dla wszystkich. Tak, dla wszystkich. Halo, czy wy ich widzicie ich? Halo? Halo? Wy powinniście to bić przecież. Dałem widzenie kamo? Dałem widzenie kamo. Ale może było ono za blisko i inne jednostki, które wylatywały, usunęły mi to kamo. Tak mogło być oczywiście. Więc jeszcze raz. Kolejne podejście, kolejna próba, kolejne zmarnowanie tego. Postawmy go w tym miejscu, czyli daleko. Tutaj to będzie zdecydowanie. Tak, oni są kamo. Dobra, oni są kamo. Okej. Co teraz? Dobra, w tym momencie oni są już w stanie do klepania. Dobra, no i jakoś musimy sobie z tym poradzić w ten sposób właśnie. No i nic, zobaczymy, co z tego będzie. Jestem naprawdę mega ciekaw, czy ja to w ogóle przejdę. Czy ja to w ogóle jestem w stanie w ogóle przejść. Mowa tutaj głównie o DDT, bo tak, DDT to jest moja zmora w tym momencie, bo ich muszę pokonać. Ja tu mam tylko problem z tymi jednymi jednostkami. Nic innego nie stanowi mi większego wyzwania. To jest tylko i wyłącznie wyzwanie ze strony DDT. Dobra, jak już ściągnie się ten kamuflaż, to jest w miarę fajne do pokonania. Ale no, bez ściągnięcia kamuflażu to jest po prostu jakiś hardcore, żeby je pokonać. No ale dobra. Może nie będzie aż tak tragicznie. No, będę tu jeszcze troszeczkę kleju, żeby sobie troszeczkę jeszcze pomóc tym wszystkim, skoro i tak się, czy siak sobie już pomagamy, to pomóżmy sobie jeszcze bardziej, żeby no, dał radę to przejść, oczywiście. Okej. Jak z wami będzie? Dobra, ledwo co jest, bym powiedział wręcz.
Dobra, leci, leci. Pokonamy to. Ej, musimy to pokonać. No nie ma szans. Jak to może być? Dobra, mamy to. Mamy to. Jakimś cudem to pokonałem, ale dosłownie ledwo co. Dobra, teraz ten podpalający. Powinien on być teraz troszeczkę mocniejszy, jak mi się wydaje. Teraz ty 250, ty 300. No ale on jest słaby. On jest słaby przez to, że on nie jest w stanie bić lidów, tak jakbym chciał. Może jego ataki normalne, te shurikeny biją lidy, ale jego mieczyk już nie jest w stanie i to jest problem, bo poprzez to, że właśnie mieczyk nie bije kamo, to nie mogę nic tutaj za bardzo zdziałać. Więc to jest trudne do przejścia. Dobra, 99 runda, opancerzone DDT. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało teraz. Bym postawił jeszcze coś tutaj, tak naprawdę. Okej, powiedzmy w ten sposób. Albo tutaj nawet. No i mamy teraz tego pana. Czy my cię pokonamy? To jest dobre pytanie. Czy my jesteśmy w stanie go pokonać? Dobra, mamy go. Okej, postawmy jeszcze jednego takiego pana, żeby pomóc nam w przypadku właśnie cofania jednostek, bo tak, bo oni cofają. I to jest chyba najlepszy boost. Oni są w stanie cofać niektóre jednostki. Może nie sterowce, ale przynajmniej baloniki są w stanie, są w stanie oni cofać. A ten damage też robią nawet w miarę w porządku. W tym momencie już nie będziemy zwalniali aż tak bardzo, bo jak przegramy, to po prostu przegramy tą gierkę i nie ma żadnego z tym problemu. No ale liczę na to, że sobie z tym jeszcze jakoś przynajmniej chwileczkę poradzimy, bo bardzo bym chciał dojść troszeczkę dalej niż w tym momencie. Bo teraz, no za daleko to nie doszliśmy. To jest ciągle jakby ten początkowy etap. Runda dopiero 103, co to jest tak naprawdę? Chociaż nie ukrywajmy, dopiero te rundy, że dopiero te jednostki na tierze 5 są bardzo mocne, ale no tego nie zrobimy. Tego po prostu nie jesteśmy w stanie za bardzo zrobić, to jest mega problem. Ten jest w ogóle mega mocny na 5 tierze, no ale tego też przecież nie zrobimy. No bo jak? No bo jak? Dobra, mamy cofanie, widzicie, cofanie jest w ogóle mega fajne, bo to więc żreci jak szalone wszędzie i niestety, w tym momencie, mimo tego, że mamy ściąganie kamuflaża, to i tak czy siak DDT było w stanie się przedostać. Dziękuję wam za oglądanie tego materiału, pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu, mam zatkany nos, ale chyba to aż bardzo nie przeszkadzało, mam przynajmniej taką nadzieję. Na razie, hej, pa!